remontujemy ze środków własnych. Podzieliłabym te remonty na takie trzy strefy, to znaczy strefę sal lekcyjnych, ponieważ na przykład potrzebujemy trzeciej sali do informatyki i bardzo byśmy chcieli ją w tym roku otworzyć. Remontujemy po kolei sale lekcyjne. No, jesteśmy aktualnie w sali do języka niemieckiego, w której w ubiegłym roku wymieniliśmy ławki, wymieniliśmy meble, które dostaliśmy z miejskiego zarządu dróg. Kupiliśmy nowy monitor, tak małymi krokami. Także sale lekcyjne, jeszcze jedną salę do języka polskiego wyremontowaliśmy i czeka nas jeszcze sala do języka angielskiego. Chcielibyśmy ją tam na początku września skończyć. Jeśli chodzi o takie przestrzenie wspólne, to w związku ze szkolnym budżetem uczniowskim młodzież wymyśliła, że chcieliby taki kącik do gry w szachy i też do taka przestrzeń, w której mogą spędzać razem czas, więc to na korytarzu. W ramach szkolnego budżetu uczniowskiego jeszcze zakupimy ławki na zewnątrz. No i właśnie ta trzecia sfera, strefa w zasadzie można powiedzieć zewnętrzna, która się u nas trochę w związku z 80-leciem, myślę, szkoły, która się zbliża wielkimi krokami. Remont pomnika Marii Konopnickiej, to ze środków Urzędu Miasta, z Wydziału Kultury. Po drugiej stronie mamy remont chodnika przy szkole. No i to, co jest bardzo, bardzo szkolne, to jest projekt Pracownia pod chmurką. Będziemy tworzyć taką, powiedzmy, salę lekcyjną na zewnątrz. No i mamy nadzieję, że ten projekt zakończymy w przyszłym roku na wiosnę. Wszyscy ciężko pracują, a szczególnie ciężko pracują też nauczyciele, którzy tak naprawdę odpowiadają za to, jak sala ma wyglądać, żeby mi się dobrze pracowało. Czyli to jest połączenie środków finansowych i wizji nauczyciela, który właśnie wybiera kolor do sali, czy wybiera to, w jaki sposób chce, żeby ta sala była ułożona. Nie ukrywam, że tegoroczna rekrutacja chodziła mi po głowie bardzo długo. Długo trwały negocjacje też z gronem nauczycielskim, ile oddziałów otworzy. Wiedzieliśmy, że to będzie trudny rok. No i tutaj chyba zgodzę się z panem naczelnikiem, panem Miszczukiem, że rozbiliśmy bank, bo chętnych nam nie brakowało. Otworzyliśmy z nawiązką wszystkie oddziały. No i to, co jest drugi rok taką nowością, to jest oddział wstępny z językiem hiszpańskim. I nie ukrywam, że dwujęzyczność jest naszym atutem, więc myślę o dwujęzyczności, o zerówce w przyszłym roku z językiem niemieckim. Nauczyciele na pewno pierwszy miesiąc bardzo intensywnie wypoczywają. Naprawdę, zapominają o szkole, nabierają sił do tego, żeby we wrześniu wrócić do pracy. Ale już w sierpniu są tutaj w szkole, już się pojawiają, już przychodzą, już zaglądają, już robią porządki w szafkach, już przygotowują dokumenty, także ja się śmieję, że jednak tęsknią za szkołą, no i wszyscy za tym gwarem, za życiem. Ja zawsze mówię, że szkoła jest miejscem, w którym wszyscy się uczymy. Uczniowie od nas, ale my bardzo dużo od nich. Od tego takiego horyzontu nowego świata, nie? Więc jak najbardziej czekamy na nich.